Nie. Troszeczkę. Stary, trochę na uniwerku, trochę w prywatnej szkole. O, niezła bryka. A, pewnie, że niezła. Jest tylko jedna osoba, stary, która tutaj ma taką brykę. Facio od produkcji okien. Niezła laska w niezłym samochodzie. A ba. Nie wiedziałem, że ten gość ma aż taką córeczkę. No stary, nie mów mi się, że się napaliłeś na tą pannę. Człowieku, przecież ona nawet na ciebie nie spojrzy, nie dla psa kiełbacha w ogóle. No, na was może by nie spojrzała, ale ja ją znam. No, ciekawe. Chcesz się przekonać? Chcesz się przekonać? Oczywiście niezłe. Cześć, Kinga. Myślałem, że co, nie myślisz z moim braciszkiem przed komputerem? Piotrek mi wszystko wytłumaczył, że radzę sobie już sama. No, przed komputerem może i tak, ale w życiu przydałaby ci się ochrona. W dzisiejszych czasach niebezpiecznie jest samej chodzić po ulicach. Idę tylko do fryzjera tutaj za róg. No, to mogę popilnować, żeby ci równo podciął z tyłu. Nigdy nie wiadomo, co tam ci fryzjerzy kombinują. Dzięki, ale nie. To może potem się gdzieś przejdziemy? A raczej nie. A jutro? Chyba też nie. To może w sobotę? Rozumiem. Pewnie umawiałaś się z moim braciszkiem. Właśnie. Co to za różnica? Przecież jesteśmy bliźniakami. Jakaś jednak jest. Sorry, ale się spieszę. Cześć. Cześć.